To jest wyjście ze strefy komfortu. No ja generalnie uważam się za gitarzystę elektrycznego i ekspresja, którą osiągam grając na instrumencie elektrycznym, jest zupełnie innego rodzaju. Tutaj jestem w dużej mierze tejże ekspresji jakby pozbawiony i muszę zastąpić to innymi zupełnie środkami. Te wersje utworów, ta muzyka, bo gramy też trochę innych rzeczy, których normalnie na koncercie kombi nie gramy, no jest w ogóle, stanowi pewnego rodzaju wyzwanie, ale też i z drugiej strony pokazanie zespołu zupełnie od innej strony, od strony innej wrażliwości, innego sposobu wypowiadania się. Myślę, że ci, którzy znają nas głównie z tej działalności elektrycznej, nawet sobie nie zdają sprawy, w jakie rejony na koncercie podróżujemy tutaj muzycznie. Więc... W ten sposób my też się bawimy sami dźwiękiem, bawimy się graniem, bawimy się z publicznością. Ta interakcja międzyludzka siłą rzeczy jest dużo silniejsza niż na koncercie elektrycznym. Jak gram na dużym koncercie, to dla mnie publiczność to są główki tam i postaci w ogóle, tak? A tutaj widać żywe osoby. No i jest to formuła, którą sobie bardzo cenimy, bo też pokazuje nas jako instrumentalistów, nie jako wokalistę, w nieco innym świetle to spektrum nam się poszerza. Jesteś gotowy? Nie masz mikrofonu? Też na to zwróciłem uwagę, że zaczynało się niewinnie, bo tak można się spodziewać akustycznie, no to będzie delikatnie, a końcówka była właściwie no, konkretne show i publika właściwie no, porwała się do tańczenia, do w ogóle do no, jakiejś... się okazuje, że formuła akustyczna nie musi być formułą tylko balladową, no albo tak. jakąś rzewną, albo mędzącą. Trochę można pohałasować. Tu normalnie, ja zawsze to mówię, bo nas się ludzie pytają, o, akustycznie to pewnie będzie jakoś tam w ogóle delikatnie i tam i smutno i w ogóle, wiesz, będziecie pitu-pitu będziecie grali. To nie, to jest granie bardzo, bardzo odważne w ogóle, z przyłojeniem. No. Oglądając różne wcześniejsze wywiady z Tobą, natknąłem się na takie informacje, że kiedy zaczynaliście karierę z Waldkiem, próbowaliście grać jazz, czy nawet to Ty określiłeś jako free jazz i tam opowiadałeś o inspiracjach, pojawia się tam m.in. Chick Corea. To mnie niezmiernie zaciekawiło. Chick Corea jak najbardziej. I po prostu ciekaw jestem, jakby jak się odnajdujesz w tym gatunku, i być może dlaczego jakby nie zacząłeś, nie poszedłeś w tę stronę? Kiedyś, tam jeszcze w latach 70., kiedy w zasadzie rodziła się muzyka fusion, chociaż tak to wtedy nie nazywano tego, tylko mówiono na to jazz rock.
Nie? Więc ja się bardzo, bardzo zachwyciłem się takimi wykonawcami i kapelami jak Chick Corea, Return to Forever, najpierw z Billem Connorsem na gitarze, później Oldie Miola grał. Grali fantastycznie, grali nieprawdopodobne połączenie właśnie jazzowych harmonii, jazzowych tematów, podziałów jazzowych z taką rockową ekspresją. I to jest ta muzyka w ogóle, która mnie bardzo poruszała i do dzisiaj porusza. No ale czy to oznacza, że Grzegorz Skawiński jeszcze nie jest spełnionym muzykiem? Mi się wydaje, że to jest dobre pytanie. No, absolutnie nie czuję się spełnionym muzykiem, nie czuję się spełnionym artystą. Jest jeszcze kilka rzeczy, które chciałbym gdzieś tam muzycznie, artystycznie się wypowiedzieć. Muszę przyznać, że przygotowuję w tej chwili płytę solową, jestem bardzo zaawansowany. Zaprosiłem do współpracy właśnie muzyków znanych raczej z jazzu, z fusion, z takich klimatów. I będzie to próba moja też zmierzenia się gdzieś troszeczkę z takimi klimatami lekko właśnie fusionowatymi, ale to będzie jednak połączone z ciężkim brzmieniem gitar, z metalowymi wręcz momentami riffami, ale też się pojawią nowe elementy, których wcześniej nie było w mojej muzyce, czyli elementy folkowe. Jestem kompletnie niezainteresowany komercyjną wartością tego materiału. Przede wszystkim chcę sam się spełnić jako artysta i pozostawić po sobie jakiś tam ślad, który ja uważam, że powinienem zostawić. Był taki koncert na 40-lecie Kombi, czy w ogóle waszej działalności. Tak, czyli naszej działalności. Wtedy Agnieszkę zaprosiliście do wspólnego wykonania. Tak. Powiedz mi, jakie wam emocje towarzyszyły, bo mam wrażenie, że tam się łezka zakręciła i tobie, i wam jako zespołowi, i Agnieszce również. To nawet trudno powiedzieć w ogóle, bo ja pamiętam ten moment z tego grania i wspólnego występu. To było... Wiesz, to się tutaj 11 tysięcy ludzi na hali, nie? I w ogóle jakiś po prostu głowa pełna, więc to po prostu ja mam w tej chwili taką lekką sieczkę w pamięci po tym koncercie. No na pewno był to wzruszający moment. Szkoda, że tylko zaśpiewała jedną piosenkę, ale tak sobie zażyczyła. W związku z tym no, spełniliśmy to życzenie. Nam było dobrze z tym. Pytają nas często o reaktywację. No, nie wiem, czy to ma jeszcze sens. My byliśmy jednak wtedy jakimś tam takim jednym organizmem. Wychodziliśmy na koncert, żeby zabijać. Muzyką oczywiście, nie? Takie nastawienie, to było wszystko tak spójne. Nie wiem, czy udałoby nam się w tych czasach odtworzyć tą chemię, która między nami była, artystyczną taką i ten właśnie ładunek emocjonalny, to coś. To właśnie strzelanie muzyką, tak jak mówię. Więc zobaczymy, co los przyniesie. Ja już wiem jedno, nigdy nie mów nigdy. Nigdy nie mów nigdy.
Kiedyś tam powiedziałem, że Boena, za czasów Boena powiedziałem kiedyś, raz to powiedziałem, że nie wrócę do kombi. No, no co? Muszę powiedzieć, do że... Kombi i no właśnie do kombi nie wróciłem. Nie? Muszę powiedzieć, że musiałem sobie odgryźć koniec języka i wypluć to słowo. W tym jest rzecz, że to wszystko jest po coś, tak samo granie jest po coś. I najważniejsze, a to chyba w ogóle jakby, nie wiem, na podsumowanie, myślę, naszej rozmowy. Któregoś dnia zdałem sobie sprawę z tego, że to nie jest ważne, w jaki sposób to zrobię. Najważniejsze jest, żeby odnaleźć w sobie pewnego rodzaju siłę i własny język muzyczny. Żeby było tak, że jak Skawiński gra na gitarze, żeby było wiadomo, że to on gra. To jest najcenniejsza rzecz, którą w ogóle jako muzyk, ta rozpoznawalność, indywidualność, którą możesz osiągnąć. Właśnie ci najwięksi to mają. Ja się staram to mieć.